Life could be a dream. Life could be a dream. Do, do, do. Podczas gdy miliony za milionami są wydawane w laboratoriach, by opracować coś, co mogłoby skutecznie zabić raka. Ci naukowcy z QIMR Berghofer postanowili z nich wyjść i zajrzeć w głąb natury, odkrywając bardzo skuteczny środek przeciwnowotworowy, który w początkowych testach stał się niezwykle obiecujący. Są to jagody zwane Fontenea Picrosperma, pochodzące z drzewa Blushwood, które ma bardzo specyficzne wymagania uprawy. Rośnie tylko i wyłącznie w północnej Australii. W Instytucie Badań Medycznych QIMR Berghofer opracowano lek, który początkowo nazwano EBC46. Główny związek tego leku jest uzyskiwany z nasion jagody poprzez skomplikowany proces oczyszczania. Związek zabija komórki rakowe, odcina do nich dopływ krwi oraz sprawia, że układ odpornościowy działa na wysokich obrotach. Według dr. Glenn Boyle wyniki badań tego związku są bardzo obiecujące i mogą stać się potencjalnym lekiem na walkę z nowotworem. Na początku przeprowadzono badania na zwierzętach z nowotworami skóry, które zostały uznane przez lekarzy weterynarii za nieuleczalne. Ten biedny pies chorował na raka. Po 15 dniach leczenia, nowotwór został już praktycznie wyeliminowany. Lek nie tylko jest skuteczny, ale działa w zaskakującym tempie, bez żadnych skutków ubocznych. Naukowcy odkryli, że nawet po 5 minutach od wstrzyknięcia, komórki nowotworowe są już eliminowane. Co na temat testów na ludziach? Zgłosiło się wielu ochotników. Jednym z nich jest Martina Tozo, która chorowała na raka skóry. Pod koniec kuracji związkiem z nasion jagód, czerniak został dosłownie zabity. Wyniki są zadziwiające, ale niestety są też złe wieści. Po pierwsze, jagody te rosną tylko w Australii i są trudne w uprawie. Po drugie, dr Boyle mówi, że lek może być stosowany tylko w przypadku szybko wykrytych nowotworów, kiedy jeszcze nie ma przerzutów, do których jest dostęp poprzez bezpośrednie wstrzyknięcie. Jednakże, lek mimo to zapewni ogromną nadzieję wielu osobom, którzy cierpią z powodu tej okrutnej choroby.